Nie mogło zabraknąć życzeń i dzielenia się opłatkiem. Jak co roku w redakcji Radia 5 w Ełku odbyło się spotkanie wigilijne. Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, a także parlamentarzyści i przedsiębiorcy. Pod obrusem znalazło się sianko, a na stole 12 wigilijnych potraw. Święta Bożego Narodzenia powinny być czasem pojednania i zgody i tego życzyli mieszkańcom regionu senator Rzeczpospolitej Polskiej Małgorzata Kopiczko oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Kossakowski. Jest to taki szczególny czas, gdy możemy być razem z rodziną, ze znajomymi, z bliskimi i poświęćmy ten czas na taki odpoczynek, na chwilę refleksji, zadumy i takiego powrotu do spokoju, bo to wszystkim jest nam potrzebne. Oby przy wigilijnym stole nie zabrakło nikomu miejsca, aby łamiąc się opłatkiem wszyscy życzyli sobie ciepła, miłości, aby między nami była zgoda, abyśmy właśnie podczas tych świąt, szczególnie podczas tych świąt, umieli dzielić się miłością, radością i spokojem, tym, czego Polakom w moim odczuciu najbardziej w tej chwili potrzeba. Świąt w gronie rodziny i przyjaciół życzyli mieszkańcom regionu przedstawiciele ełckich urzędów. Artur Urbański, zastępca prezydenta Ełku, Marek Chojnowski, starosta Ełcki i Tomasz Osewski, wójt gminy Ełk. W tym szczególnym czasie życzę, aby ten czas jak najlepiej wykorzystać. Życzę przede wszystkim dużo zdrowia, bo to jest źródło wszelkiego sukcesu. Życzę Państwu również dużo radości i życzę dużo, dużo marzeń, żebyście Państwo zawsze mieli o czym marzyć i żeby te marzenia się spełniały. W takim szczególnym czasie, gdy zbliża się Boże Narodzenie, chciałem życzyć wszystkim tego, żeby uczynić trochę refleksji nad sobą, żeby spojrzeć na siebie i zobaczyć, co mi w tym roku wyszło, co nie wyszło, co było dobre, co było złe. Pomyśleć o tym i podzielić się tym dobrem ze wszystkimi najbliższymi, dalszymi, znajomymi, nieznajomymi. Przekazujcie sobie dobro, bo to dobro przekazywane mnoży się. Przede wszystkim zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt. Tak naprawdę mam nadzieję, że wszystkim one upłyną w miłej atmosferze i że wszyscy w swoich rodzinach razem spędzą to przy stole wigilijnym. I też, żeby nikomu nie zabrakło wieczerzy wigilijnej i by nasza prastara tradycja zostawiania jednego nakrycia dla strudzonego wędrowca przetrwała w gminie Ełk. Na spokojne święta liczą także przedstawiciele służb mundurowych, którzy podczas świąt Bożego Narodzenia będą czuwać nad bezpieczeństwem. Paweł Szyperek, komendant powiatowy Policji w Ełku, Marek Markowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej i Krzysztof Skiba, komendant Straży Miejskiej w Ełku, apelują o rozsądek mieszkańców. Skupiamy się na Wigilii, gdzie ten ruch pojazdów jest znacząco większy, bo część osób wyjeżdża. I oczywiście powroty. Powroty, czyli drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, gdzie znów ta ilość pojazdów, ilość podróżujących osób jest znacząco większa. Czuwamy, czekamy na zgłoszenia i ten świąteczny czas często jest specyficzny, ponieważ interwencje akurat w tych świątecznych dniach bardzo często są obarczone takim ciężarem, ponieważ przerywamy komuś radosne spędzanie czasu w rodzinie, w świątecznej atmosferze. Nie możemy sobie w cudzysłowie odpuścić tego okresu. Są wyznaczone dyżury, gdzie strażnicy będą pilnować porządku na terenie miasta. Załoga Radia 5 w Ełku życzy wszystkim słuchaczom rodzinnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia.